Duch udzielony posłusznym. Nauczanie domowe, 28 kwietnia. Dzieje apostolskie, rozdział 5, wersety od 27 do 33. Gdy słudzy, przyprowadziwszy apostołów, stawili ich przed Sanhedrynem, arcykapłan zapytał: czy nie zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię? A oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, odpowiedział Piotr i apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył go na prawicę swoją jako władcę i zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg dzielił tym, którzy mu są posłuszni. Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i chcieli ich zabić. Apostołowie dają świadectwo o wskrzeszeniu Jezusa i przy tej okazji opowiadania, mówienia przekazują też wiele bardzo istotnych prawd. Duch Święty działa w nich i przez nich. W tej rozmowie pokazują bardzo jasno prawdę o tym, że Bóg wywyższył Jezusa po swojej prawicy. Dalej, Jezus jest władcą i zbawicielem. I w końcu, że w Jezusie Izrael znajdzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Kończy się ten fragment stwierdzeniem bardzo praktycznym. Prawdą o tym, że Bóg udziela Ducha Świętego osobom, które są Mu posłuszne. Ta uwaga bardzo praktyczna i wydawałoby się oczywista jest wezwaniem dla każdego z nas. Każdy z nas do serca powinien wziąć sobie tę prawdę i uwagę i nakaz. Bądź posłuszny Bogu, a otrzymasz Ducha Świętego. Wydaje się to oczywiste, ale gdy przyjrzymy się uważniej, chodzi o to, że by być posłusznym, to ja muszę chcieć tego, czego chce Bóg. Na tym polega posłuszeństwo. Ja zaczynam przyjmować to, czego chce Bóg, jak to Bóg chce zrobić i ja nakłaniam siebie, swoje pragnienia, swoje plany, ja dostrajam siebie do Boga. Dostosowuję moje plany do Jego planów. Swoją wolę naginam do Jego woli. I zauważmy, co pokazuje Piotr. Wówczas następuje swobodny przepływ ducha. Nie ma żadnej przeszkody. Duch może swobodnie się przelewać od Boga do Jego dziecka, do tych, którzy właśnie chcą zrealizować Bożą wolę, czyli są posłuszni. Duch Święty naturalnie wypływa od Boga i jeżeli nie ma żadnych przeszkód, to przedostaje się w serce tych, no właśnie, którzy skłonili swoją wolę do woli Bożej. Jest to od razu więc praktyczne zadanie dla Ciebie. Kiedy będziesz modlił się dzisiaj tą modlitwą Ojcze Nasz, nie wypowiadaj mechanicznie słów bądź wola Twoja, ale zatrzymaj się tam chwilę. Pozwól, żeby Twoja wola była nakłaniana do woli Bożej, a wówczas nastąpi przepływ ducha. Wówczas Twoje pragnienia, otwarte na pragnienia Boga, będą tym kanałem, przez który Duch Święty będzie wlewał się do Twojego serca. Niech błogosławi Ci w tym Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.